Przed Wami jedna z najnowszych niskobudżetowych propozycji od Huawei'a, czyli Huawei P Smart 2019. Jest to telefon w zasadzie bliźniaczy do recenzowanego już przeze mnie Honora 10 Lite, ale moim zdaniem zasługuje na swoją osobną recenzję. Więc czy kupno tego kosztującego obecnie 999 zł telefonu jest smart decyzją? Sprawdźmy! Wraz z pojawieniem się serii P20 Huawei zaczął oferować swoje telefony nie tylko w standardowych wersjach kolorystycznych, ale też w niezwykle urokliwych gradientach. Dobrze, że ten trend nie jest zarezerwowany tylko do tych droższych modeli, ale też do takich telefonów jak P Smart. Ten kolor, który widzicie na ujęciach, nazywa się Aurora i naprawdę przypadł mi do gustu. Jeśli jednak wolicie tradycyjne kolory, to jest też dostępna czarna wersja. To, co niestety nadal jest zarezerwowane dla wyższej półki, to chociażby szklana obudowa, bo ta w P-Smarcie jest całkowicie plastikowa. Dlatego szkoda, że w zestawie nie dostajemy silikonowego pokrowca, który mógłby nasz nowy telefon ochronić przed zarysowaniami. W zamian za to Huawei daje nam słuchawki, bo tutaj wiadomość, która wielu z Was ucieszy, w tym smartfonie nadal jest gniazdo jack i to jest smart. Co nie jest moim zdaniem smart, to wciskanie gniazda micro USB. Owszem, zgodzę się z tym, że zapewne wielu z Was nadal w domach ma pełno kabli micro USB, ale moim zdaniem w 2019 roku powinniśmy już odejść od tego standardu i pójść w kierunku USB typu C, nawet w tych tańszych urządzeniach. Za pomocą tego gniazda możemy naładować do pełna baterii o pojemności 3400 mAh. Pod względem czasu pracy na baterii P Smart 2019 zostawił pozytywne wrażenie. Poziom baterii zbliżał się do zera dopiero po około 1,5 dnia od odłączenia od ładowarki, przy czym czas włączonego ekranu zawsze oscylował powyżej 6 godzin. Skoro już o ekranie mowa, to ten w recenzowanym Huawei obejmuje prawie cały przód telefonu. Jest tutaj co prawda notch, ale w najlepszej postaci jaka istnieje, czyli w postaci drobnej łezki, która skrywa tylko aparat do selfie i wideo rozmów. Głośnik przeniesiony został na górną krawędź, a czujnik natężenia światła czy dioda powiadomień na dolną. Sam wyświetlacz nie zawodzi. Panel LCD o proporcjach 19,5:9, 6,21 calach i rozdzielczości HD+, nie pozostawia wiele do życzenia. Ekran jest na tyle jasny, żeby korzystać z telefonu nawet w pełnym słońcu, a kolory są mocno nasycone. Jeżeli Waszym zdaniem za mocno nasycone, to zawsze możecie to zmienić w ustawieniach telefonu. Tych ustawień swoją drogą jest całkiem sporo, a wszystko to za sprawą EMUI 9.0.1, który bazuje na najnowszym Androidzie 9 Pie. Osobiście nie jestem fanem tej nakładki, ale pewnie znajdą się ci z Was, którzy te opcje, które oferuje EMUI, naprawdę lubią i nie wyobrażają sobie telefonu bez nich. Jest tylko jedno, czego nie mogę wybaczyć tej nakładce. Jest to słabe zarządzanie pamięcią RAM. Tej w Huawei P Smart 2019 co prawda nie ma za wiele, bo tylko 3 GB, ale i tak nieraz zdarzyło mi się zabijanie nawet aplikacji, z których akurat korzystałem. A wiele apek, które opierają się na tym, że pracują w tle, było praktycznie od razu ubijane. Poza tym to telefon działa naprawdę płynnie i bez większych przycięć. Zauważyłem okazjonalne spadki wydajności, ale tak jak mówię, okazjonalne. Z pewnością możemy tutaj podziękować układowi, czyli Kirinowi 710, który jak widać był przewidziany do droższych urządzeń niż P-Smart. Poza tym na dane mamy 64 GB pamięci wewnętrznej, którą możemy sobie rozszerzyć za pomocą kart pamięci, bo mamy tutaj hybrydowy slot Dual SIM. Tylko nie liczcie na to, że pobierzecie sobie na zapas Wasze ulubione Netflixowe seriale Full HD, bo nawet ich nie obejrzycie w Full HD, bo Widevine DRM jest na poziomie trzecim. Na pocieszenie za to Huawei daje nam NFC, które dla mnie w telefonach jest obecnie niezbędne. Niezbędny jest też dla mnie dobry aparat. Główny pstrykacz w Huawei P Smart 2019 to tandem. Główna 13-megapikselowa matryca ze światłem f1.8 i druga matryca 2 megapiksele, wykorzystywana tylko do zdjęć z wykrywaniem głębi. Pod względem jakości zdjęć to co prawda nie mamy tutaj do czynienia z wysoką półką, ale jak na cenę telefonu to jest dobrze. Uchwycimy dość szczegółowe zdjęcia z kolorami zbliżonymi do tych rzeczywistych. Po zmroku zdjęcia bez specjalnego trybu nocnego są rozmyte i niestety dość mocno zaszumione. Tryb nocny co prawda pomaga, czasem nawet bardzo, ale niestety nie są to tak dobre efekty jak te znane z droższych modeli Huawei'a. Aparat do selfie ma tutaj rozdzielczość 8 megapikseli i światło f2.0. Zdjęcia wychodzą tylko ok, a sztuczne rozmycie tła kompletnie mnie tutaj nie przekonało. Zatem czy kupno Huawei'a P Smart 2019 będzie smart decyzją?
No to zależy. Jeżeli szukacie taniego telefonu, który dobrze wygląda i ma ok aparat, a do tego wydajną baterię i jesteście w stanie przeboleć ubijanie aplikacji w tle, no i korzystanie z EMUI nie powoduje u Was zgrzytania zębami, wtedy tak, będzie to smart decyzja. W przeciwnym razie, no chyba jednak trzeba się będzie zastanowić nad tym wyborem. A co Wy myślicie o tym telefonie? Kupilibyście Huawei P-Smart 2019? Dajcie znać w komentarzach. A teraz dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć!